Legendy światowego futbolu razem z Marką Tyskie zapraszają na piąty stadion. Także jesteśmy w poważnym gronie. Zbigniew Boniek, Luis Figo i Marco van Basten zachęcają do wspólnego kibicowania w gronie przyjaciół oraz rodziny. Tyskie wraz z Bonikiem, Figo i van Bastenem witają na piątym stadionie. Na piątym stadionie Polacy poczują autentyczną atmosferę zbliżających się ważnych wydarzeń sportowych, podzielą się swoimi wrażeniami z innymi kibicami, spędzą wyjątkowe chwile w gronie bliskich osób. Nie liczy się, skąd jesteśmy, nie musimy mieć biletu. Zawsze znajdzie się dla nas miejsce. Piąty stadion jest wszędzie tam, gdzie spotykają się ludzie, by wspólnie przeżywać pozytywne sportowe emocje. W domu czy ulubionym pubie. Jak ktoś mi się pyta, jaki był mój największy sukces, a wygrało się i finał Champions League, i Puchar Zdobywców Pucharów, Super Puchar. Wygrało się duże rzeczy, ja mówię, dla mnie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata z reprezentacją Polski, to jest największy sukces. Dlaczego? Bo wtedy cała Polska siedziała przed telewizorem. O sile wsparcia kibiców wie nie tylko Zbigniew Boniek, który z naszą drużyną zdobył trzecie miejsce na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Wiedzą o tym także jego przyjaciele, również ikony futbolu i kibice, Luis Figo i Marco van Basten, którzy razem z Marką Tyskie zagrzewają Polaków do wspólnego kibicowania. You need to have the support of the fans, because I think it gives you much more confidence to play in a higher level. I think what always the sports guy needs is a demonstration of the people likes you. When we have this great football event, I think there will be a lot of Dutch supporters, and we all like the football games, and I am convinced and I hope that we have all together a very good time watching these fantastic games in the summer. Polacy chcą i będą kibicować. Pokazali to w trakcie ogłoszonej przez Tyskie akcji Chcemy Kibicować. W ciągu zaledwie 24 godzin za pomocą strony internetowej do akcji przyłączyli się mieszkańcy wszystkich 908 polskich miast. Ten fenomen kibicowania zbadał w specjalnym raporcie dla Marki Tyskie socjolog Dominik Antonowicz. Kibicowanie to jest taki społeczny fenomen, który przełamuje tradycyjne podziały polityczne, społeczne, ekonomiczne, zbliża do siebie ludzi i w mikroskali, no i też w skali ogólnonarodowej. Do zobaczenia na piątym stadionie.